Vlogmas, dzień 6. Ktoś tutaj wstał o 5 nad ranem i od 5 nad ranem próbowaliśmy wysłać go do łóżka. Tyle w tym temacie, bo zszedł na dół, zobaczył, że są prezenty i już nie dało rady. Więc teraz czekamy, zrobiłam kawę, zjedzie Lorą, otworzą te prezenty i idę z powrotem spać. Dawaj, oui, vas-y. Oh, c'est dur. Mon téléphone? Non, il est dans ma poche. Je suis maman. Merci, kochanie. Melissa? Melissa, zobacz. Ktoś ci tutaj przyniósł coś, to jest dla ciebie. Patrz. Misa, ale... O nie! O, la vulette, elle a plus de confiance. Patrz, ona to jest. To ja pomogę Melisce, bo jej się spodobało tamto. Ale fajnie jest, bo jest dużo, a więc będą mogli się dzielić. Mama ci już otworzy, zobacz. Mi ktoś mi powie, że ona nie chce być jak swój brat. Dobra, ja już trochę bardziej ogarnięta. Właśnie wzięłam ciepły prysznic. Lorą mi piluje dzieciaczków na dole. Słyszałam też, że dobrze się bawią nowymi zabawkami, a więc już do nich lecę. Muszę jeszcze potem tylko włosy trochę ogarnąć. Może jakiś make-up niedzielny zrobię. Jeśli chodzi o w ogóle dzień dzisiejszy, to koło południa przyjeżdżają moi rodzice i biorą dzisiaj dzieci na pół dnia do siebie. W sumie rzadko się teraz widują, wiecie. A więc wczoraj właśnie jak moi rodzice u nas byli, to powiedzieli, że przyjadą dzisiaj po dzieci. Co oznacza, że będziemy mieli z Lorą wolny dzień, pół dnia w sumie i nie wiem jeszcze, co będziemy tak naprawdę robić. Nie mam totalnie żadnych planów. Fajnie byłoby pojechać, może już kupić jakieś drobne prezenty świąteczne dla Aleksa. Wiemy, co chcemy, a więc fajnie byłoby to po prostu jechać i kupić. Ale nie wiem, czy nie będzie bardzo, bardzo dużo. A z drugiej strony teraz zawsze będzie dużo ludzi, a więc chyba czas się do tego po prostu przyzwyczaić. I dzisiaj zdecydowanie nie mogę zapomnieć, żeby założyć pościeli. Przygotowałam taki malutki prezencik tutaj dla Agi z okazji Mikołajek. Nie jest to naprawdę nic takiego dużego, ale mamy tutaj Haribo, Mikołaja i schowałam jej dwa takie cienie świecące. To są cienie od Vibo z tej kolekcji ze zmalowaną. Dostałam to kiedyś w jakiejś paczce. O, i właśnie stwierdziłam, że jej schowam, bo ja jeszcze ich oczywiście nie używałam. Są nowiutkie, będzie miała na Sylwestra i na święta. I druga rzecz. To jest taki krem zbielany. No, ale stwierdziłam, że po prostu taka mała paczuszka. Myślę, że się ucieszy. Kaga. No, ty też dziecko jesteś? Dzieciaku. C'est pas un compliment de recevoir ça, mais merci. C'est pas grave. Sorry. Agnès, c'est une bonne idée. J'ai très Ah, c'est la glace transparente que je voulais. Ah non, c'est pour les yeux. C'est pas grave, c'est bien quand même. Ah non, c'est pour les yeux. Comment tu mets sur les yeux comme ça? Oui. Tu peux la mettre pour Noël. Merci. Bah, merci. Dobra, dzieci poszły i muszę powiedzieć, jak się nagle cicho zrobiło. O Boże drogi.
Myślę sobie, zjemy coś właśnie tak na szybciutko. Dzieci tutaj podjadły, a myślę, że taki normalny obiadek zjedzą u mojej mamy i widzimy się dzisiaj wieczorem. Jeszcze nie wiem w sumie, jakie mamy plany, dlatego że właśnie no, nie mamy jeszcze właśnie prezentku na pewno dla Agi, bo dla moich rodziców będę tutaj robiła właśnie online prezenty i dla Alexa przede wszystkim, ale słuchajcie, Lolo z pracy dostaje takie bardzo fajne bony na zabawki i tak dalej i właśnie dostanie jutro albo pojutrze i to jest ponad 200 euro właśnie, a więc trochę szkoda nam wydawać dzisiaj hajs skąd, jeśli będziemy mieli takie coś, co możemy wykorzystać tylko i wyłącznie właśnie na takie prezenty świąteczne, a więc chyba poczekamy i wtedy bym w tygodniu podjechała po coś do Alexa i w ogóle fajnie jest z tą jego pracą, że oni mają takie rzeczy, bo normalnie co roku dostają chyba 100, a w tym roku właśnie z racji, że nie robią takiej dużej imprezy na koniec roku, bo zawsze taka impreza firmy bardzo dużo kosztuje, no to zdecydowali, że jeśli nie robią tej imprezy, to właśnie każdy dostanie po 100 euro dodatkowe na prezenty. Super. Tylko mówię, to nie są pieniądze, tylko to są takie specjalne bony, które możecie potem wykorzystać w sklepach z zabawkami, z ubraniami, tam jest cała lista różnych sklepów, a więc no chyba tak zrobimy, zobaczymy zresztą. A ja teraz podyskutujemy i zobaczymy, co będziemy robić. U nas zawsze to samo, nie gotowa i czekam na Lorą. Jak zawsze. Po prostu zawsze tak jest. Dobra, nie wyszliśmy, ale Lorą wrócił się po telefon, bo zapomniał. Ubrałam się tak bardzo ciepło, a muszę wam powiedzieć, że spoko jest pogoda. Może nie jest jakoś tak mega cieplutko, ale na pewno nie ma w ogóle wiatru, a więc to też dlatego. Wydaje się, że jest dużo cieplej. Mamy godzinkę 13 i w sumie nie wiem, jakie mamy plany. Zobaczymy, gdzie pojedziemy. Może właśnie podjedziemy już do tego sklepu z zabawkami. Stwierdziliśmy, że może pojedziemy i po prostu wybierzemy, co chcemy i ja wtedy tylko w tygodniu podjadę, żeby to kupić. Przydałoby się wejść może do sklepu dla zwierzątek, żeby kupić troszkę coś tam Rory. I w sumie, wiecie co, właśnie bez takich jakichś szczególnych planów stwierdziliśmy, że po prostu musimy wyjść trochę z domu w dwójkę i nawet jeśli nie kupować nic, to po prostu czasami trzeba wyjść z domu, bo nie wiem, jakoś jak z dzieciakami dużo siedzimy w domu ostatnio i w ogóle dużo ostatnio siedzi w domu, a więc czasami człowiek po prostu chce się wyjść. A więc klepię twoją atestację na pozwolenie wyjścia z domu i tyle. Dobra, mamy Lorą. Sawata, tu czuwa? Nienawidzę, jak to robisz. Mamy. Wypalam też po. Ował? Ował. J'en sais rien du tout, est-ce qu'on va? Ça dépend ce qu'on veut acheter. Come on up, come on in, get together for a good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. Non, c'est toujours. Non, c'est des trois caisses. Ben non. Ah, tu penses? Alors, ça va pour toi. Bah oui, mais elle aime pas les croquettes. Ah bah. Bah oui, non, elle aime pas. Mais ça a l'air cool, regarde. Comme ça, en fait, elle pousse avec sa patte, quoi. Massage. Quoi? Bah, c'est massage pour le chat. Comme ça, il peut se masser, j'en sais rien. Et regarde. Kamak de la kota. Chcemy coś Rory kupić. Chciałam je na gwiazdkę, wiecie, coś kupić. Nie wiem, co to jest w ogóle. Wygląda podobnie. To kosztuje 5 euro, a to 17. Weźcie, tu znajdziecie różnicę. O, to jest fajne. Saler kula. No. On prend lequel? To czy to? Okej, okay, dobra. Pytam się, które bierzemy, on do mnie poczeka, ja oglądam. Bo co tu jeszcze mamy? Takie, czy ja wiem, nie widzę, o co tu chodzi. Trzeba najpierw zobaczyć, czy w ogóle jej się to spodoba, wiecie? Bo ja właśnie widziałam, dużo kotków miało takie, bo chciałam je jeszcze kupić, ale w takim tunelu, ale nie widzę tego tutaj nigdzie, wiecie? Tu są drapaki, ale fajne, świąteczne. Ile on poszedł dalej oglądać? A co to jest? Okej, okay, żeby kot się mógł drapać na tym. Czaję. Idziemy szukać Lolo. Lolo! Nie ma go. Halo? Byliśmy kupić dla Rory jedzonko. Byliśmy w jednym sklepie i zobaczyłam, że komputer, który chce, jest 400 euro tańszy. Szkoda, że
I tak jest tak cholernie drogi, że wiecie, te 400 euro to tak niby fajnie, ale przy takiej cenie komputera to wiecie, różnie bywa. A teraz pojechaliśmy jeszcze do innego sklepu, no bo szukamy w sumie prezentów dla Aleksa i wydaje nam się, że nawet znaleźliśmy w fajnej cenie też, ale że te promocje są aż do 30 grudnia, niektóre, no to stwierdziliśmy, że po prostu kupimy Aleksowi prezent, jak dostaniemy te bony. O, poczekajcie, bo ktoś tu wyjeżdża. Schowam się, czekajcie. Dostaniemy te bony, to wtedy kraj na mnie, Loro. Loro na mnie nie czeka. No, a jeśli chodzi o komputer, no to on jest te 400 euro tańszy tylko do jutra. And... O, ludzie! Czemu nie jestem taką bogatą youtuberką, że kupuję sobie co chcę? Za mało w reklamy klikacie. Możecie mi powiedzieć, czym by był vlogmas bez oglądania telewizora? To jest po prostu tradycja. Dobra, Rom patrzy na telewizory. Tak naprawdę po prostu tutaj się przeszliśmy, nie kupujemy absolutnie telewizora. Ale zobaczcie, jakie to jest wielkie! Ogromne, ogromne. To jest, wiecie co, o wielkości naszej ściany. Ifela, tajdy not miuro. Dobra, oglądamy maszynki. Ja mam szóstkę zimą. Kwa? My nosy, pojmę palę mempli. Komu zapytę dla memszuza? Ok, że kompli. No, wybiera i ja sobie w tygodniu przyjadę kupić. Ok, że kompli. Zobaczcie, co ja mam. Co to jest? Czy pała piłam kompłat? Masz roli. Zobaczymy, czy będziesz wiedzieć, o co chodzi. No co to jest? Nie bój się. Wąchaj sobie spokojnie. Spokojnie sobie wąchaj. Chlebem pachnie, tak? Nie? Okej, okay, super Rory, dzięki, dzięki Rory. Zobacz. Tylko ten dzwoneczek wkurzający będzie. A ta jest bez dzwoneczka. Tak, zrozumiałaś, o co chodzi. Widzisz? Super Rory, kuchony moje, kuchony. Jesteśmy w samochodzie, będziemy jechać po dzieci, jak zawsze, tylko wypełniamy atestację i zobaczcie, jest godzina 17:15. Ta przyjdzie błatku szczydone? No. My szczydone do nam, ale błatku. Ouais. Et il fallait le prendre. Ok, ben je retourne. Mais tu penses que pourquoi je t'ai donné ça? Pourquoi je t'ai donné ça? Je sais pas pourquoi tu m'as donné ça, c'est toi qui les as pris. Oui, je t'ai dit tiens, parce que j'ai pris mon ordinateur. T'as pris ton ordinateur? Oui. Voilà, ouais, tu as oublié de te rappeler de prendre ton ordinateur. Mais on est déjà dans la voiture, là, ça sert à rien. Va chercher ça. Vas-y. On mnie doprowadza do show po prostu. Dałam mu takie opakowania dla mojej mamy, a chciałam w ogóle powiedzieć, że o 17:15 i zaraz będzie noc. Chciałam wam powiedzieć, że dałam mu takie opakowania dla mojej mamy i powiedziałam mu, weź to, bo ja idę po swój komputer, a on do mnie, okej. I teraz siadam i się tam, wziąłeś te opakowania? Nie. Oczywiście, że nie wziął, no po co miałby wziąć te opakowania, no po co? No, no dobra, jedziemy po dzieci. Mam pokazać, bo przyjechaliśmy do mojej mamy, zobaczcie, jaką ma ładną choinkę. Jeszcze oczywiście mówi, że musi sobie przywiesić. Co się stało? Kiełbasa fruwająca. Zobaczcie, jaka ładna. Ale to w ogóle ładne te wszystkie, to nie są jak bombki. No nie. To nie są bombki, tylko jakieś takie do ozdoby, ale przepięknie to wygląda, super. Euro 60 za paczkę. No, przepięknie. A ja gadam sobie do kamery. O, i tutaj takie sobie postawiła. Przepięknie to wygląda. O, ty też masz piękną choinkę. Właśnie miałam wam pokazać. Zobaczcie, jaką Aga ma przepiękną choinkę. Cześć, Aga. Cześć. W ogóle, która jest godzina? 19 zaraz. My jeszcze tutaj siedzimy, a więc czas chyba najwyższy. Boże drogi, idź do domu. Aga, coś chciała wam powiedzieć. Robię adwentowy kalendarz. Dodaję codziennie piosenkę świąteczną. A dzisiaj dodałaś? Dzisiaj dodałam. Tak. A moja jeszcze nie widziałam. A więc podlinkujemy was, sorry, że cię przerwam. Podlinkujemy was Agę w... Zapraszam na Instagram i na TikToka, tylko że na TikToku jest tylko minuta, więc... No, ale na Instagramie właśnie Aga dodaje i widziałam, miałaś ładne komentarze, że właśnie niektórzy pisali, że o, mój ulubiony kalendarz tego roku. Czemu takie niebieskie to światło? Nie możemy zrobić jakiegoś jaśniejszego? Nie mogę, bo zepsułam LEDy Jurka. Co? Już? Przecież dopiero co? Aga w ogóle ma nowiutki pokój. Calutki, nowiutki, po remoncie. Dobra, byli u niej znajomi, a więc Sifik. Ale przepiękna choineczka. Co, Aga? Czemu masz? Nie kupi nowe, bo były... Aga, co to ma być? To co mi kupiłaś. No właśnie, ja ci to dzisiaj rano dałam. En fait... Co się stało? En fait, co się stało wczoraj w nocy?
I dzisiaj mieliśmy mieć to kastorame, tylko że... Ale dlaczego niebieskie działają, a inne nie? Że sypa? Była na fioletowo, zamknęła mnie i się zrobiły niebieskie. Ale za duża kolejka była, więc tata pójdzie po pracy. No trawa, bo w kastoramie to w takim, dlatego my nie pojechaliśmy po te rzeczy, listewkę, bo właśnie za dużo ludzi, a więc no, tylko chciałam wam właśnie powiedzieć, że podlinkuję wam Agę w opisie. Dziękuję. Żebyście mogli sobie obejrzeć jej kalendarz, bo stara się jak na Agę, która robi coś na social media dziennie, to jest szok, ona jak dodaje zdjęcie raz ale na Julka, 3 miesiące. Ale Julka, wiesz, że mam jeszcze tylko jedną piosenkę w telefonie na jutro, a później już muszę się nauczyć. No. Musisz improwizować, tylko na jutro masz, to będzie takie, ale kalendarz adwentowy 7. Jak pójdziecie, to nagram coś, ale nie znam. Ty nie idziesz spać? No. 19 już się zaga. Ja co jedno, czy myślę, to żeby iść spać. A jeszcze mam vloga do robienia i już mam taki super zajebisty dzień. O i Boże, wiecie co? Nie ubrałam jeszcze tej pościeli. Zdjęłam wczoraj rano pościel, taka zmotywowana i mówię, dobra, zmienię pościel, co nie? I wchodzę o 23 do pokoju i widzę, że pościel nie jest założona, wszystko rozpieprzone. I dzisiaj mi się przypomniało, że jeszcze nie wyschła chyba ta pościel, jeszcze jej nie założyłam. Wyglądamy niebieskie w ogóle, zobacz. Masakra. Jak jakieś Yeti. Yeti? Czemu Yeti niebieskie? Jest trumf smerfy. Tak się robi miniaturki. Bye! Babcia, babcia ci Kubusia daje. Ela fez uma petição, a Kenzer Jusca se serge. Tá que bom! Super! Bom, Carol? Tá que bom, Kubu! A tu és Maseuco, não volta mais. J'ai vu son fils, ça tient son fils. Ah, j'ai vu ça, c'est drôle. Tu fais toujours le coup à ton père et à ta mère. On embrasse ton parti de riz. Soit tu viens, soit tu te dégages. Je fais une seconde besoin de toi. T'as un enfant caché. Tu me suis m'énerve. C'est mon enfant là, il me casse les couilles. C'est mon enfant là, il me casse les couilles. Oui, en fait, hier, tout le monde m'a dit qu'ils attendaient que ça, tu vois. De quoi? Bah, le calendrier, hier, tu l'as pas ouvert. Je l'ai pas ouvert hier. On l'a pas filmé. Tiens. Filme pas. Ouais. Oh. C'est la dernière fois, promis. Mais ils sont bien, non, les gars. C'est des. Bah oui, c'est la même chose que moi, Mélissa, Alex, on a maintenant tous les mêmes. Mais ils sont neufs, hein. Oui. Oui, c'est le but, non? Les chaussures, ils sont trop mignons. Ils vont aller très bien avec tes chaussures de travail. Non, après que je suis sur le travail, j'en mets d'autres. Mais tu peux leur montrer, d'ailleurs, en profiter de leur montrer mes superbes chaussettes qui vont très haut, ça c'est pour l'hiver, avec talons renforcés. Chut, les enfants. Mais tu l'as acheté pour aller en Pologne l'année dernière. Ouais. Mmh. Ça sert à rien. Lekaliśmy do Polski w zeszłym roku, kupił te skarpetki, ale zobaczcie co on robi. On dirait des chaussettes de foot. Tak, on dirait. On va ouvrir le calendrier et on va dormir. Widzę, że Belisa nie zjadła, a więc skubniemy jej, bo dobra. Ona i tak w ogóle nie lubi tak czekoladek bardzo. To jest dziwne dziecko. Ona, wiecie, jak ma bagietkę przed sobą i czekoladkę, to weźmie bagietkę. A ja biorę to... Tam. Rory. Nie, ona woli choinkę. A może on wie, que dormir. Six. 16. Tu sais que on ouvre le calendrier. Non, c'est pas le matin qu'on ouvre le calendrier. Mais on n'a pas le temps. Bon, tu es là maintenant, j'ai le calendrier à 20h, t'es godinia. Désolé, j'ai dû ouvrir. C'était... Ah, c'est... Country. Ah, on n'a pas eu encore. Non. Smacznego. Dobranoc. Qu'est-ce qu'il y a? Laurent. Ja, dzisiaj wiecie co, chyba po tym świętym Mikołaju od rana, o tej 5 rano, jakoś tak... Ciężko człowiekowi się zebrać. I jutro też ciężki dzień dla mnie, a więc trzymajcie za mnie kciuki i co? Widzimy się jutro. Cieszę się, że tak fajnie nam gładko idą te vlogi i że w ogóle fajnie, że jest dużo materiału. Bałam się trochę, że wiecie,
no nie do końca tak będzie, a jestem bardzo zadowolona, dziękuję za oglądanie. Odliczamy się koniecznie w łapkach w górę, a więc jeśli dotarliście do tego momentu, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło, że przyszłam do subskrybowania, jeśli jesteście tutaj nowi i widzimy się jutro. Pa! Do jutra, futerka! Kwa! We can hang out on the beach with our friends.